Na kilka dni do naszego miasta zawitał honorowy obywatel Lubania Felix Netz, wybitny polski poeta i prozaik, mieszkający w Katowicach. Felix Netz jest autorem powieści, tomików wierszy, słuchowisk, wieloletnim redaktorem radiowym i prasowym, tłumaczem dzieł literatury rosyjskiej, angielskiej, a przede wszystkim węgierskiej. Pisarz związany jest szczególnie z powojennym Lubaniem, w którym mieszkał do połowy roku 1956. Każdy pisarz musi mieć takie miejsce, jest takie określenie axis mundi łacińskie, oś świata, prawda? I trzeba mieć taką oś świata, której człowiek się trzyma. Ta oś świata przebiega także u mnie przez Lubań i przez Górny Śląsk. Katowice, Górny Śląsk, taką wykonuje dziwną jakoś tutaj ta oś drogę, ale ja się tego trzymam. Trzymam się mocno i ten Lubań, on musiał się pojawić w mojej twórczości. Bo ja pamiętam, że jak ja pomyślałem jeszcze jako, jak myślałem rzeka, to ja zawsze widziałem Kwisę. To jest to skojarzenie, prawda? Bardzo ważne, bardzo ważne. Ta góra, kamienna góra, bo tam jeździło się na dartach jeździło się z tego, chodziło się na tam, bo basen wspaniały. Tam cmentarz, jest cmentarz, tam się chodziło składać wieńce. Taki był obyczaj na cmentarz żołnierzy radzieckich, niech spoczywają w pokoju. Tu znaleźli jak gdyby ten swój ostatni pobyt na ziemi, to też trzeba umieć uszanować to także, pomijając wszystkie inne, prawda, polityczne wektory w całej takiej sprawie. I to jest właśnie Lubań, on się wdarł jak gdyby do mojej twórczości i czasami ja przywoływałem sobie jakąś, no trzeba, mam postać i muszę jakąś ją ulepić, prawda, to ja sobie wybierałem jakąś taką, przypominałem sobie z Lubania jakąś postać i wprowadzałem ją, na przykład anioła, on się u mnie pojawia też w jakiejś tam powieści i robię, widzę, potem go z kimś innym zlepiam, jeszcze z inną biografią, wychodzi jakiś taki ktoś nieoczekiwany dla mnie, dwa życiorysy w jednym, prawda. To w mojej powieści Dysharmonia Celestis, nominowanej do nagrody Nike, właśnie tam jest taki duży epizod, gdzie ja wziąłem anioła i jeszcze innego mojego przyjaciela, więźnia obozu Auschwitz-Birkenau, a anioł był dla mnie jakowcem, prawda, człowiekiem konspiracji i dało mi to taki bardzo nieoczekiwany efekt. No tak to bywa właśnie, tak jest Lubań. Jak ja szukałem jakiegoś takiego wyobrażenia tego świata tutaj, który do Polski został dolepiony, czy przywrócony, jak to się mówi, prawda, kosztem czegoś innego. Ja bym wolał, żeby tamto pozostało w Polsce, a coś, żebyśmy zostali jeszcze za nasze ofiary, prawda, i za naszą krew i tak dalej. No, stało się inaczej. Ale kiedy myślałem tutaj o tej części Polski, to ja zawsze widzę Lubań. I on dla mnie jest taką właśnie kroplą, w której jak gdyby się cały ocean, prawda, zawiera. No tym jest Lubań. Tym jest Lubań. On jest zrozumiały tylko dla kogoś, kto ma swój Lubań z kolei, prawda? Gdzieś tam. Dla niego może być Lubaniem jakieś miasteczko Kutno, nie Kutno, prawda? Gdzieś jakaś inna mała miejscowość w Polsce. Ale dla mnie jest ciekawszy Lubań przez to, że tutaj, poza jednym moim przyjacielem i kolegą z ławki szkolnej, Henrykiem Komedzińskim, który urodził się tutaj, był człowiekiem miejscowym, autochtonem, wszyscy byliśmy skądś. Nas tu nawiało ze wszystkich stron, mówiliśmy różnymi tymi polskimi językami, prawda? Niektórzy mieli zaśpiew, mieli kresowy, prawda? Niektórzy byli z Warszawy, więc mówili list na przykład, prawda? Ja miałem jakieś tam pewnie swoje naleciałości, trudno mi to powiedzieć, ale lubiłem, jak mówili niektórzy ły, to przedniojęzykowe. Więc ta mieszanka ludzka była czymś nadzwyczajnym. I ona wykształciła we mnie tolerancję. To bardzo wartościowa cecha jest, że każdy ma prawo bycia sobą, kimś innym, ale ja muszę to uszanować, bo ja mogę być dla niego kimś absolutnie innym i bardzo trudnym do zaakceptowania. A Lubań był taką mieszanką, że była to dobra szkoła w dzieciństwie, bardzo wczesnym momencie, kiedy się bawimy, kiedy dzielimy się na swoich i obcych. Zawsze byli Niemcy i Polacy w takich zabawach, prawda, tutaj wojennych jakichś. I to mnie uczy wtedy nie nienawiści, tylko właśnie wyrozumiałości, właściwie no, tolerancji, akceptacji każdego innego. To mi dał Lubań, nic innego, to Lubań mi dał. Lubań o tym nie wie, to jest moja tajemnica po prostu. Ona się ujawnia tam gdzieś w moim pisarstwie, prawda? Ale wie pan, Lubań jest dla mnie też ważny, dlatego że ja zacząłem tu pisać. To znaczy gdzieś Pan Bóg dotknął mnie w Lubaniu.
tym momencie, prawda, to nastąpiło, bo to musi, palec Boży musi dotknąć i o to się musiało stać. Ja siebie widzę, jak siedzę w tym oknie przy ulicy, wtedy to się nazywała Leśna 64, Kościuszki to jest teraz, prawda, numer chyba 17, coś takiego. I tam siedzę z widokiem, gdzieś to Kamienną Górę, a najpierw takie elektrownia, gdzieś Pole Bednarka to się nazywało, Pole Bednarka, potem Kamienna Góra. I mnie gdzieś niesie, prawda? Gdzieś mnie to wyjmuje i ta myśl ulata i ja z jakiegoś powodu zaczynam pisać. Nie wiem dlaczego. No tak to się dzieje, prawda? Zaczynam pisać. I tak zostało. Tak zostało na całe życie. Czyli to dotknięcie stało się tutaj. I dlatego Lubań jest ważny. I on będzie zawsze ważny, prawda? I on zostaje w mojej biografii. No tutaj właśnie Zbyszek dzisiaj przeczytał nam z internetu wyjęte moja jakaś opowieść o profesorze Aniele, o tej szkole, o Lubaniu. Ja nie pamiętałem tego. Nie pamiętałem, kiedy to ja powiedziałem, gdzie to zostało wydrukowane, ale to jest, nagle ja słucham i to jest wyjęte, jakaś prawda o mnie. Ja miałem napisać, zamówiono, proszę mi tutaj o wspomnienie o profesorze Aniele, ono jest gotowe. Ono właśnie tam kiedyś powstało, o tym Aniele, za życia chyba anioł, a może już po jego śmierci. Nie, to było chyba za życia jeszcze. Chyba jeszcze za życia. Tak, tak. No to jest mój Lubań. Jak powiedziałem panu, że ta oś świata, Axis Mundi, ona ma te dwa u mnie uchwyty, lubański i katowicki. No tak, bo to było miejsce, bardzo szczególne, inne. No, Śląsk jest czymś innym. Śląsk jest czymś innym. On miał tę taką plebejską swoją tradycję, proletariacką, plebejską, mieszaną, polsko-germańską gdzieś, prawda. Tu było zderzenie przecież, zabór pruski, zabór rosyjski, prawda, Sosnowiec to bardzo blisko, Trójkąt Trzech Cesarzy, tam się, Mysłowice, prawda, Szopienice, tamte okolice. Też taka była mieszanka ludzka, ale ta mowa, która była, ja słyszę ją, wchodzę i nagle zewsząd mowa śląska, gwara atakuje mnie i ta gwara, która jest, ona niesie z sobą język staropolski ciągle, jednocześnie i czechizmami, i germanizmami nasączona, bo taki był Śląsk, taki był Śląsk. I ja pomyślałem sobie, że coś takiego, ja jestem znowu w jakiejś takiej mieszance, jak byłem w Lubaniu, prawda, czyli to jest dobre, naturalne środowisko dla mnie, ale to było bardzo ważne miejsce, bo to było duże miasto w porównaniu z Lubaniem oczywiście. To nie był żaden Nowy Jork, prawda? To nawet nie był Wrocław, prawda? Katowice. Ale ono miało tak, teatr, którego dyrektorem był Gustaw Holoubek wtedy. Dlatego wie pan, kiedy Gustaw Holoubek zrobił nagle się wielkim Holoubkiem w Polsce, ja wiedziałem od kilkunastu lat, że to jest wielki aktor. Bo jak zobaczyłem go Fantazem w Katowicach, jako 17-latek, to ja nie wiedziałem dlaczego. Ja ciągle myślę o tym aktorze, o tej roli, bo to była wielkość. To uderzyło, prawda? Spotkanie z czymś takim boskim, niezwykłym, fenomenalnym. Więc to mi dało Katowice. Jest teatr, jest kilka kin, jest Biblioteka Śląska, do której chodzę i mogę swoje własne studia odbywać, literackie, bo ja już mam zainteresowania wyraźne, prawda? Potem jako uczeń już klasy licealnej. I jest Pałac Młodzieży. Pałac Młodzieży, który dawał olbrzymią możliwość jakby rozwijania swoich zainteresowań. Ja trafiłem do gazety, do gazetki, którą Pałac Młodzieży przygrywał tam. Ja do redakcji trafiłem, czyli wyszedłem z dobrej lubańskiej szkoły, z dobrych rąk anioła, prawda? Tam była był ogromny odsiew, bo bardzo wielu chciało się dostać do takiej gazetki, prawda? A nas tam wybrano kilku. Wśród nich na przykład był Henryk Waniek, to jest wielki artysta polski, prawda? Z Katowic, i jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie z tych najbardziej znanych ludzi w Polsce to jest Henryk Waniek. No, mogłem się rozwijać. Oczywiście, gdybym miał zainteresowania matematyczno-fizyczne, również bym się mógł znakomicie rozwijać, bo w moim liceum fizyki uczył Waldemar Zillinger. To był autor słynnego zbioru zadań z fizyki, do dzisiaj zresztą wznawianego jeszcze, ale to nie była moja domena. Ja trafiłem oczywiście w ręce polonisty, dobrych polonistów, ale z tym, że ja pamiętam, miałem ich kilku w życiu, nikt nie był na takim tego formatu, co Ludwik Anioł. Co nasz ten lubański, wielki, wielki anioł. On może nawet nie wiedział, że aż taki wielki jest. Ja to wiem.
Ja to wiem i będę rozsławiał to imię, póki będę mógł. Katowice, wrosłem tam, tam pochowałem rodziców już w Katowicach. Jak pan ma groby w tym mieście, to miasto już jest pana, prawda? To już jest coś innego, to już taka jest więź. Ja wiem, że i mój kres tam będzie, on się zbliża, ja mam 74 lata. Tam będą Katowice, ten Bogucicki cmentarz, prawda? Tam jest mój brat pochowany, siostra moja, który prochy z Ameryki zostały tutaj przywiezione i pochowałem ją. I ojciec, i mama, i taka przeszywana babcia, cioteczna babcia tak zwana, czyli właśnie to, co było przede mną wszystko. I pewnie mogło to się stać gdzie indziej, ale to są przypadki. Jak się ma 16-17 lat, to tam się idzie, gdzie rodzice idą. Oni mogli pójść w całkiem inne miasto, na Bydgoszcz albo Rzeszów, ale padło na Katowice, na Stalinogród wtedy. I okazało się, że ja tam mogę żyć, ja nie potrzebuję czegoś, bo ja tam się rozwijam. I ja pamiętam taki moment sobie, kiedy ja już piszę, jestem takim 18-latkiem, 19-latkiem i myślę sobie, że ja muszę się w jakiś sposób temu miastu narzucić. Ja muszę jak gdyby to miasto zdobyć na swojej niwie, na swojej niwie. Robiłem wszystko, żeby tak się stało. Czy tak się stało, to ocenią, prawda, inni, nie ja.